Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo z browaru Thornbridge. Tym razem piwo o nazwie Wild Raven, czyli Dziki Kruk. O ile dobrze kojarzę, co już nastraja mnie pozytywnie do tego piwa, bo nazywa się tak samo jak nasz kruk. I idea powinna być podobna, to znaczy to jest mocniejsze piwo niż kruk, bo ma 6,6% alkoholu. Zapewne jest to jakaś 15, może. Niestety browar Thornbridge jest dość oszczędny w podawaniu informacji o swoich piwach, więc nie dowiemy się, jakie chmiele tutaj zostały użyte, ani nie dowiemy się, jaki jest ekstrakt. Tak wygląda etykieta. Wszystkie są, można powiedzieć, na jedno kopyto. I powiem tak, nawet mi się nawet w miarę podoba. Znaczy, podoba mi się ten wzorek na tej tapecie, natomiast nie podoba mi się ta kobieta i nie podoba mi się ten jakiś budynek w tle. Jakoś słabo to wygląda. Natomiast plus za to, że fajnie się prezentują po prostu całą grupą. Black IPA, tak jak już mówiłem, przy Black Hawku z Nomada. Moim zdaniem bardziej właściwa jest nazwa Cascadian Dark Ale, chociaż jak pytałem ludzi z Harpuna, no oni jednak preferują nazwę Black IPA. Oczywiście wiedzieli, co to jest Cascadian, ale powiedzieli, a to z zachodniego wybrzeża. No tak, tak, tak. Troszkę kręcili nosem, że ci z zachodniego wybrzeża, nie wiem, są przekonani o wartości swej i że oni są najmądrzejsi i to im się chyba nie podobało za bardzo. Ja jednak będę konsekwentnie stosował tą nazwę Cascadian Dark Ale, mimo że rzeczywiście Black IPA niesie dla mniej wyrobionego konsumenta niesie więcej informacji. Bardzo ładny aromat, bardzo podobny do kruka. Cytrusowy, chmielowy, z taką nutą troszkę prażonego słonecznika. To samo mieliśmy w którymś z naszych piw, właśnie nie wiem, czy w kruku, czy w orce. Barwa ciemna, ale tutaj przy krawędzi przejrzysta i to jest taka raczej bardziej brunatna niż black, więc tutaj ode mnie mały minus. Delikatna opalizacja, bardzo obfita piana, beżowa, drobna, myślę, że będzie bardzo trwała. Aromat bardzo przyjemny, chmielowy. W smaku poezja. To jest to, co uwielbiam, czyli połączenie intensywnego nachmielenia na aromat, wysokiej goryczki i takiej gładkości czekoladowej, kawowej, może takiej słodszej kawy. No, bardzo dobry przykład tego stylu. Bardzo dobre piwo, ładnie tutaj oblepia szkło piana. Bardzo pijalne. Chce się po prostu wziąć kolejny łyk. Odpowiednia pełnia, nie jest za słodkie. Na przykład przy naszej orce ja uważam, że to piwo było za słodkie. Za dużo tej słodkości rezydualnej zostało. Dlatego w kolejnej warce to troszkę postanowiliśmy skorygować. Zobaczymy, jakie będą efekty. Ale moim zdaniem Black IPA powinno być piwem wytrawnym. Może nie bardzo wodnistym, nie tak wodnistym jak Dry Stout, ale wytrawnym. Nie powinno tam być słodyczy, nie powinno być tam karmelowości. Powinien być ciemny smak, czekoladowy, ale nie palony.
Nie powinno być tej spalenizny, nie powinno być tego, co jest w dry stoucie. Połączony właśnie z intensywną chmielową goryczką, i z nutami chmielu w aromacie. Świetne piwo. Naprawdę muszę powiedzieć, że Black IPA wyrasta na mój ulubiony styl, bo naprawdę nie zawiodłem się jeszcze chyba na żadnym piwie. Emelize Black IPA było trochę rozczarowujące, dlatego że nie było żadnym IPA, tylko było po prostu stoutem. Było za słodkie i intensywnie palone, a w ogóle nie miało aromatu chmielowego. Natomiast no nie wiem, ile tych Black IPA, tych Cascadianów piłem. Myślę, że do 10 gdzieś bym dobił. Jak nie 10, to gdzieś z 8 było. To pozostałe tak naprawdę za każdym razem byłem zadowolony. Także Black IPA, Russian Imperial Stout, Imperial India Pale Ale, American IPA, to są piwa, które biorę w ciemno. Dochodzi do tego jeszcze American Amber Ale, też jest bardzo ciekawy styl i też raczej mnie zawodzi. Co jeszcze? American Pale Ale, to już jest różnie, ale też trzyma fason. Świetne piwo, świetne. Polecam gorąco. Wasze zdrowie i do usłyszenia niedługo. Dziś jakieś piwne newsy może puszczę przed festiwalem, bo znowu sporo ciekawostek się pojawiło. Ale to chyba dopiero, no nie wiem właściwie w który dzień, bo nie wiem kiedy to puszczę. Natomiast na pewno jeszcze przed festiwalem piwne newsy się pojawią. Co do samego festiwalu, wszystko wskazuje na to, że z racji tutaj jakby rodzinnych obowiązków i wyjazdu żony pojawię się tylko w sobotę. Więc nie będzie mnie w piątek, a jak będę, no to może wpadnę, ale będzie trudno, no i w niedzielę też mnie nie będzie. Natomiast w sobotę będę, także jeżeli gdzieś tam będziecie mnie widzieli, to śmiało możecie podejść, przybić piątkę, powiedzieć, że wam się podoba, albo powiedzieć, że się nie podoba. Będę wdzięczny za wszelkie oznaki tego, że oglądacie, że czytacie. Chociaż czytania jest ostatnio mało, więcej oglądania. Może to się zmieni kiedyś. Wasze zdrowie, do zobaczenia na festiwalu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo jeszcze na pewno przed festiwalem parę odcinków się pojawi.